Hej, witajcie, jestem Korku, za to czwarty odcinek z gry Twierdza, edycja ostateczna. Kampania główna, szósta misja, propozycja szczura. A dlaczego tak? A dlatego, że nagrywam po prostu od nowa, bo przez sterowniki od naszego kochanego AMD, ponieważ mam Radeona zastępczo chwilowo. Tak jest, aktualizacje sterowników wypuścili, że się wszystko popieprzyło. OBS-y, Adobe Premiere, wszystko się popieprzyło. Ale nic, no poradziłem sobie z tym, ale no niestety muszę nagrać jeszcze raz, żeby nie traciło ostrości. Także zaczniemy sobie szybciutko i na bardzo trudnym. Może się uda, jutro dwa odcinki wlecą, zobaczymy. Przeklęty głupcze! Cóżeś na Boga zdziałał najlepszego? Prawdę mówiąc, to ja wydałem rozkaz prowadzenia dalszych wypadów zwiadowczych. Tak, tak. Ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę szczurowi. Tymczasem do szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. To nie do wiary. Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy, a ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo. Nie zachowuj się jak mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo, tylko mi zaufaj. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy Lord Wełnowór czytał na głos list, spoglądał na ciebie i na ser Długorękę jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Depusz pragnie rozmawiać z nami o rozejmie. Jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego hrabstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć. Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę. Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły twojego następnego zadania. W końcu ser Długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel twojej misji. Lord Wełnowór, w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu, choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeślę ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. Załóż niewielki obóz na otwartej polanie i w spokoju oczekuj przybycie szczura. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemiom. Aha, na pewno to nie jest pułapka. Duke de Puce pragnie spotkać się z nami w... To pułapka! Ser Długoręka miał rację! Aha, szczurek się cieszy tutaj, nie? Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie Duke'a de Puce'a. Skorzystaj z umiejętności murarzy, których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. Okej, dobra. Teraz się sobie zwolnimy na sekundę. To jest niedźwiedź. Wybierz miejsce na spichlerz. Tak, damy spichlerz. Tutaj co? Ze czterech. Potrzeba kamienia. Mamy kamienia. Zbrojownie damy tu. Dlaczego tak? Nie można tutaj tego zbudować. Dlatego, że słuchajcie, tego niedźwiedzia tutaj trzeba. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych, że tak powiem, uwalić. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Chodźcie, chłopak. Gotowości. Ruszamy na ty... Nie mogę wycelować, ser. Dobra, możemy już przyspieszyć. Ta gra jeszcze nie wymaga jakiegoś tam... No i dobra, okej. Okay. Tracimy trochę pieniędzy. Będzie ci służył. Powiększymy sobie skład zapasów. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Na pewno tak. Na pewno jeszcze farmę bym chciał. Tu jest farma, co ja robię. Potrzeba drewna. O nie.
O nie. Dobra. Starczy. Dobra, i teraz tak. Dobra, myślę, że tutaj będzie dobrze. Chodzi o to, żeby też nie... Chodzi o to, żeby tutaj nie... Tak jakby ta brama nie była za bardzo cofnięta, bo wtedy drabiniarze nie walniemy na łeb. Niestety. No i dobra, myślę, że na razie tak. Podwójny mód na pewno będzie. O! Teraz bramę zamknąć. Lordzie, spadaj. Teraz bramę zamykam. Mamy tutaj ziomeczków, dobra. Pasowałby łuczarza może jednego zrobić. Nie można tutaj tego zbudować. I farmem, nie? Na pewno chlebem pojedziemy. Chlebem z solą i winem i tak dalej. Mamy na maksa, mamy, okej. Czekamy na rozkaz. Możemy jeszcze 6 łuczników. Aha. Aha, schodów nie zrobię. No to już. Jakieś polecenia? No i jest, okej. Tak, na pewno chcemy blanki. Tutaj też, ale tutaj mogę... tu już nie muszę podwójnych modów robić, nie? Tutaj sobie tak zrobię. Mam nadzieję, że nie będą tu mogli... kurde, deszczela. Aj, dobra, młyn. Jeden na razie. No i już zaczniemy może chleb piec, to. Za mało złota, mój panie. Nasze zapasy żywności się, panie. Dobra, nieważne. O. Mamy już żywności, ser. Zaraz ją będziemy mieć, ser. O, tylko drzewa byśmy chcieli mieć. Na pewno woła muszę postawić. Zaraz się wszystko tutaj wyjaśni. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. No, no, dobrze, mamy. Okej. Nie mamy złota. To jest właśnie taki ból. O, trochę to tutaj zepsułem. Ale dobra, nieważne. Tu chodzi tylko o to, żeby się nie dać wywalić. Zobaczmy, co mam. 8 kamienia tylko. O. Chciałbyś podatki popodnosić. Okej. Okay. Pasowałoby już podatki popodnosić, no ale nie mamy jak. Potrzeba drewna. Dobra. Potrzeba nam nowych rekrutów. Na pewno nam trzeba więcej łuczników, jeśli chcemy. Jeśli chcemy przetrwać pierwszy atak, a ten atak będzie za chwilę. No to nic, okej. Nie wiem, jak jest z mąką. Mąki jest na razie dużo, ale damy jeszcze jeden. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało drewna, mój panie. Potrzeba drewna. Dobra, na razie drewna nie będziemy mieli, także mudy sobie tutaj... Ktoś mi spamuje na Discordzie, mnie rozprasza. Także tutaj mudy sobie walniemy. Naprawdę najsłabszy punkt tych modów teraz mamy tutaj przy schodach.
Wiadomość od szczura. Tak trochę na pałę to postawiłem, nie? Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Wyruszam, a? Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Ruszamy na tych. Czekamy na rozkaz. Okay. No i dobra. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Już się nam trochę tutaj ta ekonomia właśnie wyjaśnia. Troszkę taki fuck up na starcie był, ale to w sumie jak widać nic się nie stało. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Potrzebujemy więcej drewna. No już. Mój łuk. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dawać tych drabiniarzy, ej! Że jak oni tu wyjdą, to jest po was. Rusza, celować spokojnie. Tu. Tak jest, okej. Harbować strzały. Odszukać cel. No i dobra. Trochę mało ich mam. 14 tylko niestety. Także... Tutaj tak z 20 gdyby było, to nie ma problemu, to już wtedy mogą tam, wiecie, smoknąć mnie w nos i nawet bym się nie popatrzył. Aha. Ja i moja budowa zamku, nie? Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli... Dobra, produkcję chleba i łuków musimy na pewno zwiększyć. Szczupłe, z drzewem tu mamy dobrze. No moglibyśmy jeszcze to drzewo. Ze dwie krowy. Ale na pewno łuki. A ty gdzie? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Nie naprawiłem. Planki. Ale dałem dupy. Celować spokojnie. Nie, pierwsze co drabiniarzy, nie? Żeby łucznicy nie wyszli. No i dobra. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam czekamy na rozkaz. Już tam zmierzamy, tak? Łucznicy w gotowości. Teraz tylko balisty rozwalić i wszystko jest tak jak należy. Dlatego ten mod jest tak troszkę cofnięty, bo ci baliściarze, widzicie, oni muszą podjechać aż tutaj. Gdybyśmy go, nie wiem, wypuścili, to oni by nas stąd ostrzeliwali. Oni muszą wjechać tu i są w... Nie powiem, no. Nie powiem gdzie. Widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w ten. Dobra, więcej chlebów. Na pewno jeszcze możemy walnąć ze dwie. Aha. Nie możemy. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam nowych rekrutów, ser. I tak jakbyśmy ciekawe, jakbym... Taki jakiś... Nie można tutaj... A, znak jest zbyt blisko, okej. Okay. Bo tutaj są dwa znaki. Tu są znaki dwa i tu jest jeden. Ale to nic, okej. Okay. Trzeba nam broni, ser. Trzeba nam broni, potrzeba nam ludzi. Potrzeba drewna. Potrzeba nam wszystkiego tak naprawdę. Znowu muru nie naprawię. Nie, drabiniarzy, najpierw drabiniarzy. Karbować strzały.
No i dobra. Mamy od razu 11 łuków, także. Tutaj ci się już nie przebiją, choćby chcieli. A, tu jeszcze jeden atak chyba będzie. Zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Zwiadowcy dowodzą, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Czekam, trzeba nam zbroi, sen. Będzie ci służyć. Okej, okej. Tutaj trochę z tym murem spieprzyłem, ale dobra, już nic nie zrobimy. Tu damy grubiej. Dobra, niszczymy drabiniarzy. Drabiniarzy przede wszystkim, bo jak włócznicy tu wejdą, to nas nie ma. Ale włócznicy tu nie wejdą. 52 łuki, nie? Można tutaj nawet do setki byśmy mogli dojść, gdybym to szybciej inaczej rozpoczął. Ale jest dobrze. Ohoho, patrzcie, przeszli. I tym sposobem wygraliśmy. Dobra, zabijemy wszystkich. Okej. I tyle. Tak wygląda ta misja. Łatwa. Następna już nie jest taka łatwa. Wiadomość od szczura. Och, a to ci kłopot. I och, znowu przegrałem. Och, zdziwienie. Zwycięstwo. Okej. Okay. Znowu sam. To niewiarygodne, ale tracę hrabstwo za hrabstwem. Jeszcze chwila i będę zupełnie zgubiony. Chyba powinienem pojechać na tyły i sprowadzić posiłki. Co? Pojechać na tyły? Czyż nie będzie prościej sprowadzić wojska przez posłańca? Ależ skąd? Nie masz się zresztą czym martwić. Wrócę, zanim zdążysz się zorientować. Do zobaczenia, mój zaufany przyjacielu. Do zobaczenia. Chyba, bo już zrobił tutaj szczura w Lolo. Ale dobra, słuchajcie, nieważne. Dziękuję za to, że oglądaliście, byliście. Jeżeli się podobało, no to łapka w górę, konstruktywny komentarz i no i subik, jeżeli chcecie być na bieżąco, z dzwoneczkiem oczywiście. Także trzymajcie się, cześć.